Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partners TFI, cotygodniowy flash rynkowy. Ryzyko zrobienia za mało jest dzisiaj dużo większe niż zrobienia za dużo. Te słowa, które przed chwilą wypowiedziałem, są mottem obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dlaczego je przytoczyłem? Gdyż druga część tego powiedzenia, czyli zrobienia za dużo, stała się motywem przewodnim w odniesieniu do decyzji podejmowanych w ostatnim czasie przez inwestorów. Część uczestników rynku obawia się, że wsparcie dla amerykańskiej gospodarki w postaci planu pomocowego Joe Bidena o wartości 1,9 biliona dolarów jest zbyt duże. Wspomniana pomoc będzie miała m.in. formę bezpośrednich zastrzyków pieniężnych, zasiłków oraz ulg podatkowych dla amerykańskich obywateli i będzie uzależniona od poziomu ich zarobków. Oczywiście w prognozowaniu opartym na gigantycznych liczbach trudno o precyzję, ale pojawiają się głosy porównujące obecny stymulus do obamowskiego z 2009 roku. O ile ten ostatni pompował w gospodarkę średnio 35 miliardów dolarów miesięcznie, czyli rekompensował około 50% gospodarczych strat wywołanych poprzednim kryzysem, to wspomniany bidenowski pakiet wsparcia, według przewidywań niektórych ekonomistów, ma zrekompensować straty na poziomie aż 300%. A to przecież jeszcze nie wszystko w temacie pomocy. Pod koniec marca prezydent USA przedstawił swój kolejny plan, opiewający na ponad 2,2 biliona dolarów, który ma na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego poprzez inwestycje w infrastrukturę, wsparcie ekologicznych form transportu oraz poprawę standardu życia Amerykanów. W nawiązaniu do tego, co powiedziałem, to trudno dziwić się inwestorom, którzy przewidując, że to olbrzymie subsydiowanie amerykańskiej gospodarki może wywołać powrót demona inflacji, zaczęli kierować swoją uwagę na aktywa, które w takim środowisku powinny zachowywać się najlepiej. Wspominałem o tym w poprzednim nagraniu. Dodatkowo, dyskontowany przez rynek bardziej efektywny system szczepień w USA, który może znaleźć odzwierciedlenie w szybszym tempie odbicie tamtejszej gospodarki, w połączeniu z popytem na przecenione amerykańskie obligacje skarbowe, które relatywnie wysokimi rentownościami przyciągają zagranicznych inwestorów, doprowadziły do dynamicznego umocnienia dolara. Konsekwencją tego ruchu było w szczególności negatywne zachowanie produktów inwestycyjnych opartych na obligacjach z rynków wschodzących denominowanych w walutach lokalnych. Te rozwiązania ze względu na wysoką rentowność papierów skarbowych znajdujących się w ich portfelach oraz długoterminowy potencjał aprecjacji walut krajów rozwijających się zaczynały w ostatnim czasie zdobywać coraz większą popularność wśród osób poszukujących funduszy dłużnych, które dają szansę na wygenerowanie zysku przekraczającego poziom inflacji. W odniesieniu do zachowania tej klasy aktywów w przyszłości, to warto pamiętać o możliwych konsekwencjach przytoczonych na początku dzisiejszego nagrania planów pomocowych dla amerykańskiej gospodarki. Biliony dolarów potrzebne do realizacji wsparciowych stymulusów trzeba będzie pożyczyć, a to przynajmniej w teorii powinno osłabić amerykańską walutę. Natomiast zapowiadane przez administrację Bidena pokrycie tych wydatków ze wzrostu podatków będzie długotrwałe i trudne do realizacji. Ponoć sygnalizowane podwyższenie danin ma przełożyć się na wpływy do budżetu w wysokości 2 bilionów dolarów, jednak ma to nastąpić w perspektywie 15 lat. I to pod warunkiem, że te zmiany zostaną uchwalone przez Kongres. Można również założyć, że jeżeli analogicznie do Stanów Zjednoczonych proces szczepień przyspieszy również w innych państwach, a ożywienie gospodarcze będzie miało charakter globalny, wówczas wzrost wycen ryzykownych aktywów, wliczając w to obligacje i akcje z rynków wschodzących, będą wspierane i finansowane słabszym dolarem. Realizacja takiego scenariusza byłaby również na rękę inwestorom, w portfelach których eksponowane są aktywa, które powinny zachowywać się dobrze w okresie relatywnie wysokiego tempa rozwoju gospodarczego oraz wysokiej inflacji. Jeżeli taka optyka inwestycyjna będzie dalej znajdowała oparcie w rzeczywistych danych płynących z gospodarek, to niewykluczone, że wymusi ona wręcz w stosunkowo krótkim czasie konieczność dostosowania rzeszy portfeli inwestycyjnych do nowej rynkowej narracji. Najbardziej bezpieczne formy lokowania nadwyżek finansowych będą ustępowały miejsca bardziej ryzykownym produktom czy aktywom, dającym szansę ochrony zgromadzonych nadwyżek finansowych przed inflacją,
oraz dodatkowo będących beneficjentami przyspieszającej dynamiki PKB oraz rządowych planów infrastrukturalnych mających na celu stymulowanie gospodarek. Rosła będzie rola produktów odzwierciedlających zachowanie cen koszyka surowców. Ten temat był wielokrotnie poruszany w poprzednich nagraniach oraz rozwiązań akcyjnych bazujących na po pierwsze spółkach z tzw. tradycyjnych sektorów gospodarki, takich jak infrastruktura, budownictwo, surowce, energia. Po drugie na produktach zgodnych z trendem ESG, które oprócz możliwości wnoszenia znaczącego wkładu w rozwiązywanie największych wyzwań, przed którymi stoi światowa gospodarka i środowisko naturalne, to dają także szansę na osiąganie lepszych stóp zwrotu ważonych ryzykiem niż standardowe strategie akcyjne. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.